Znamy pierwszą uczestniczkę Tańca z Gwiazdami. Piosenkarka weźmie udział w programie. Taniec z Gwiazdami potrzebuje głośnych nazwisk, by podbić albo chociaż utrzymać oglądalność minionej edycji. Warto zacząć się rozglądać już teraz, by w porę mieć skompletowany zadowalający skład, a to oznacza, że stopniowo będziemy poznawać kolejnych uczestników. Pierwsza gwiazda zapowiedziała już swój udział. Ostatnia edycja Tańca z Gwiazdami opiewała w popularnych celebrytów. Rozpoczęły się wakacje i jest to szczególny sezon także dla telewizji, która w tym czasie zmienia swoją ramówkę. To też odpowiednia pora, by zaplanować jesienne programy, a Edward Miszczak już zapewnił, że wśród nich nie zabraknie Tańca z Gwiazdami. Polsat chwalił się wynikami oglądalności zakończonej edycji i nie ma co się dziwić, bo w tanecznych potyczkach udział wzięli m.in. Anita Sokołowska, która zgarnęła główną nagrodę, Maciej Musiał, Maffasz i on czy Roxana Węgiel. Majka Jeżowska weźmie udział w Tańcu z Gwiazdami. Zgodziła się po latach. Majka Jeżowska podczas gali magazynu Business Woman i Life odebrała statuetkę honorującą całokształt jej kariery. Na wydarzeniu udzieliła też wywiadu dla Świata Gwiazd, w którym zdradziła, że przygotowuje się do udziału w Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Piosenkarka kilka razy była nakłaniana, by wziąć udział w poprzednich edycjach, ale nigdy się na to nie zdecydowała. Teraz jest w końcu gotowa i, jak mówi, ma nadzieję nie nabawić się kontuzji na pierwszym treningu. Powinnam się teraz troszeczkę skupić na treningach, bo zamierzam wystartować w Tańcu z Gwiazdami, więc powinnam naprawdę już porządnie się przygotowywać. Mam ochotę. Do 3 razy sztuka. Odmawiałam już kilka razy, a im jestem starsza, tym bardziej myślę, że kiedyś trzeba to zrobić. Po prostu. Kto jeszcze wystąpi w Tańcu z Gwiazdami? Największą skuteczność powinno dać zastosowanie mieszanki pokoleniowej, jaką widzieliśmy w minionym sezonie Tańca z Gwiazdami. Zaprezentowanie gwiazd znanych od lat, z tymi wciąż budującymi swoją popularność, pozwoli dotrzeć zarówno do starszych, jak i młodszych widzów. W związku z tym pojawiły się plotki, że na parkiecie zatańczy Blanka, która reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji piosenką solo, oraz Julia Żugaj. Dokładnie ta sama, o którą dziennikarz zagadnął Roberta Lewandowskiego pytaniem, czy jest Żugajką, czyli fanem influencerki. Młoda twórczyni internetowa niesie się na fali popularności wśród młodych odbiorców, więc pewnie byłby to niezły krok ze strony Polsatu. Na razie żadna z gwiazd nie potwierdziła swojej obecności.